Witam w kolejnym filmie na kanale. Dziś film z cyklu Poradniki opowiem o sposobach odzyskiwania długu na wypadek, kiedy nie zostanie nam zwrócona pożyczka, nieopłacona faktura, bądź jakiś inny dług, kto, który został u nas zaciągnięty. Film będzie też wskazówką dla osób, które pożyczają środki pieniężne lub chcą zabezpieczyć ich odzyskanie. Zapraszam do oglądania. Kolejnych filmów co tydzień w niedzielę na kanale. Zacznę od najczęściej stosowanej formy, a więc polubownej i skierowania sprawy do sądu. Zwykle przed skierowaniem sprawy do sądu następuje kontakt z dłużnikiem poprzez skierowanie do niego wezwania do zapłaty. W jego treści wpisujemy, jaką kwotę ta osoba nam zalega i jakiej kwoty żądamy zwrotu, wzywamy do jej oddania, wyznaczamy termin, do przekazania tych środków. Jest to szansa na porozumienie się z dłużnikiem, ale także wymóg prawny przed wniesieniem powództwa w pozwie wskazać należy, bowiem czy podjęto próbę polubownego załatwienia sprawy, bądź opisać, jak to się zakończyło. Jeżeli się nie uda tego zrobić, a więc wezwanie do zapłaty nie odniesie skutku, również przedsądowe wezwanie do zapłaty, wówczas przechodzimy do etapu skierowania powództwa do sądu. Powództwa o zapłatę, bo najczęściej są to sprawy, które wynikają właśnie z jakichś faktur, dokumentów. Tym samym na jego podstawie wydaje zostany zwykle nakaz zapłaty. Jeśli druga strona nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty, uprawomocni się on i po nadaniu mu klauzuli wykonalności możesz skierować sprawę do komornika. W wersji B, czyli jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, sprawa zostanie skierowana na rozprawę, i wtedy czeka nas wizyta w sądzie, aby udowodnić swoje roszczenie. Oczywiście, składając powództwo, musisz mieć na uwadze zgromadzenie dowodów, a więc dokumentów i świadków. W wersji A, a więc kiedy skierujesz sprawę do komornika, komornik może wyegzekwować to roszczenie. Oczywiście to postępowanie też może chwilę potrwać. Musisz się z tym liczyć. Tak samo jest bowiem z postępowaniem sądowym, jeśli w wariancie B sprawa trafi do sądu. Oczywiście mówię o tym z totalnym uproszczeniem. W szczegółach sprawa wygląda oczywiście troszeczkę jeszcze inaczej. Kolejna forma często stosowana to jest sytuacja, kiedy dłużnik jednak chce podjąć rozmowę i nie chce, żeby tą sprawę kierować od razu do sądu. Więc może to przybrać formę porozumienia z dłużnikiem poprzez np. rozłożenie mu płatności na raty bądź jakiejś innej formy spłaty. W tym zakresie najlepiej jest zawrzeć pisemne porozumienie i zabezpieczyć wykonanie tego zobowiązania bądź tej spłaty. Zabezpieczeniem może być weksel in blanco, poddanie się egzekucji do całości zobowiązania, oczywiście w akcie notarialnym, w sensie notarialne, ustanowienie hipoteki na nieruchomości, której Dłużnik jest właścicielem, albo poręczenie przez jakąś osobę. Wszystko oczywiście w formie pisemnej. Oryginały powinien mieć wierzyciel, i na okoliczność braku spłaty może je wykorzystać. W porozumieniu, deklaracji wekslowej, poddaniu się egzekucji, wyraźnie trzeba wskazać okoliczności uprawniające wierzyciela do skorzystania z tych dokumentów. Ważna uwaga, dokumenty muszą być bardzo dobrze przygotowane, uwzględniając całą sytuację i okoliczności sprawy. Czasami egzekucja komornicza, gdy już do niej skierujemy sprawę, jest bezskuteczna, a więc nie przynosi skutku. Okazuje się, że nasz dubużnik nie ma środków, żeby nas spłacić, nie ma jak tych środków odzyskać. Tak naprawdę po stronie wierzyciela jest poczucie, tego, że został oszukany, często dotyczy to dużych kwot i tak naprawdę może okazać się, że w momencie, kiedy dłużnik kupował od nas towar, zabierał od nas pieniądze, nie wiedział dokładnie, że nie jest w stanie nas spłacić, tym samym zostaliśmy oszukani. W takiej sytuacji, jeżeli zachodzą znamiona przestępstwa, oszustwa, możemy mówić tutaj o przestępstwie oszustwa, czyli przestępstwie z artykułu 286 kodeksu karnego, jeżeli Zostanie sprawa skierowana do sądu, bo policja uzna i prokuratura, że są do tego przesłanki, wystąpiły znamiona tego przestępstwa. Wówczas w sądzie też można żądać zadośćuczynienia lub obowiązku naprawienia szkody. Osoba, która popełniła przestępstwo, oczywiście będzie podlegała karze. Sumowując, jeśli chodzi o egzekucję, roszczeń. Możesz zrobić to na etapie polubownym, a więc wykorzystać metody polubowne. Mam na myśli wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu, bądź porozumieć się z dłużnikiem ustanawiając stosowne zabezpieczenia, co jest również dla Ciebie wskazówką, jeżeli będziesz pożyczać pieniądze, jak zabezpieczyć się przed ich zwrotem. Oczywiście kolejna opcja to dochodzenie roszczeń w sądzie powództwem oraz ostatnia Czyli już taka ostateczność, w momencie kiedy czujesz się oszukany, jest to duża kwota. Możemy mówić o zgłoszeniu podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa, jeżeli takie znamiona przestępstwa występują. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film za tydzień w niedzielę, a w międzyczasie na bloga.